szybki filmik. Będzie pokazane, jak zmienić naszą ukochaną żarówkę podświetlenia popielniczki, która między innymi odpowiada za regulację świateł. To jest bardzo mądrym pomysłem. Także tak, dla tych, co nie wiedzą, to jest żarówka T5. Ja akurat miałem problem z dostaniem jej w ogóle, więc załatwiłem sobie z hurtowni, ale po internecie gdzieś będą, także zacznijmy od demontażu wszelkiego, co jest niepotrzebne. Wiele filmików było, czy innych tam poradników, które nie wiadomo co rozkręcali ludzie, a to jest tak naprawdę bardzo proste. Tak jak widać tutaj wcześniej zrobiłem, wyjąłem sobie popielniczkę. Teraz należy wyjąć tą gumkę, gumową osłonę. Tutaj dla ciekawskich jest port do komputera. Po czym musimy użyć właściwie jedynego sprzętu, jakiego potrzebujemy. To jest klucz Torx, bodajże 15, 1,5. I on tak naprawdę wystarczy do zrobienia wszystkiego. Odkręcamy te dwie śrubki. No właśnie, uwaga, żeby tam nie wpadła. Ja jeszcze jakoś złapałem. Dobra, dalej. Wyjmujemy kółeczkę, po prostu ją pociągamy. O, normalnie to trzeba troszkę mocniej pociągnąć. Tutaj mam kabel poprowadzony, go w ogóle przestawię gdzie indziej, no ale to innym razem. I tak. Chodzi o to, że tutaj są takie zaczepy. Je musimy przestawić, czy odpiąć, czy jak to tam nazwać. Przytrzymać i wtedy będziemy mogli wyjąć o tą część. I to nam właściwie pomoże, umożliwi wymianę tej żarówki. Ja się przygotowałem. Już to wcześniej rozbierałem, przestawię te klucze. I przygotowałem sobie dwie wykałaczki. W sumie to nie wiem, czy będą dobre. Zobaczymy. Tak naprawdę tu można to czymkolwiek robić. Nie będzie to problem, jak użyjemy czegoś metalowego. Bo po prostu tego i tak nie będzie widać. Gdzie sadziłem drugą wykałaczkę? Jeśli to nie pójdzie, to zrobię tak jak wcześniej, czyli zwyczajnie wsadę tam śrubokręt. Jeden poszedł, ten z drugim będzie dużo łatwiej. Proszę bardzo. Tutaj wychodzi nam razem z mieszkiem, ale nic nie musimy robić. Jak jest wrzucone na czwórkę czy tam inne, to nie sprawdzi nam problemu. Mamy dostęp do tego plastiku. Możemy go wyjąć, możemy go obluzować. Akurat nie ma większego znaczenia, bo nasze wejście na żarówkę jest tutaj. Sobie przygotowałem.
Dobra. To już jest gotowe. Z tego co widzę, to tu jest specjalne miejsce na to. No to właśnie, ja nie miałem tej żarówki, bo już wcześniej to, tak jak wspomniałem, rozkręcałem. Wkładamy tak jak było. Montaż jest banalnie prosty. Tutaj mamy taki zaczepik plastikowy. Więc go najpierw wkładamy. I właściwie te reszty rzeczy będzie tak samo. Nie będę tutaj składał, bo jeszcze sobie chcę przełożyć ładowarkę, raczej zasilacz atomery. Także dzięki.